Witajcie! W dzisiejszym odcinku nowy nabytek. Nowy monitor, powiem wam. Kurde. Super się to sprawdza. Bo powiem wam na przykład potrzebuję mieć program do montażu filmów. Na przykład. Otworzymy sobie na przykład ten projekt. A co tu, jakaś aktualizacja? No patrzcie, tu mam teraz timeline i podgląd. A tu mam na tym monitorze, mam całą resztę dźwięki, pliki, jakie potrzebuję, napisy, efekty. Wszystko tu jest, efekty, napisy, tu jest takie bardziej robocze, taki magazyn bardziej na pliki, nie pliki, tu jest cała reszta. Także to się bardzo przydaje. Teraz jeśli chodzi o OBS Studio. Bo tak to miałem, to zawsze miałem tak zrobione, czekajcie, odpalimy jakąś grę. A może być to, na przykład. O! No i mam OBS-a przykrytego tym. A tak to właśnie teraz sobie mogę zrobić taki myk, patrzcie, cyk. OBS-a sobie przenoszę. Cyk, OBS-a mam tu. I teraz wszystko widzę, czy się nagrywa, czy się przesyła, mogę podczas gry dźwiękiem mieszać. Tu sobie mogę odpalić grę. Proszę bardzo. I tu mam teraz cały czas podgląd, jak się co przesyła. Czy gra jest za głośno, czy mikrofon. Mogę zawsze zrobić taki myk. Teraz możemy odpalić na przykład rozgrywka. Przechwytuj. Hello neighbor. No i proszę bardzo. Mogę na bieżąco cudować, rozszerzać. Mogę widzieć, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Rozpocząć nagrywanie, przerwać. Zaraz, a to będzie widać, jak ja zrobię tak? A, nie widać! To... Dobre to, kurde! O, i teraz mogę grać normalnie. Czekajcie, gdzie mi myszka... Aha, bo tu się z myszki nie da korzystać. Ale dobra, grę sobie mogę odpalić i teraz widzę na OBS-ie, co się jak przesyłało. Proszę bardzo. Czy dźwięki? Zawsze mogę zrobić tylko cyk na szybko, przejść na drugi monitor, grę podgłośnić, ściszyć, mikrofon, kurde, przerwać transmisję, włączyć nagrywanie. Ameryka, powiem wam. To mi się podoba bardzo. Ja to lubię, taki klimat. No, to tak. Kurde. Teraz to ja rozumiem, kurde, robić transmisję na żywo. Teraz to ja rozumiem, tu grać, kurde, a tu mieć podgląd. No, no to jest robota. No, to jest kurde. Teraz, kurde, Hunger Team profesjonalny. Streamer i youtuber.